Cześć, witajcie moi drodzy, witam was w 6. odcinku z naszej serii Zagrajmy w Red Dead Redemption 2. Dzisiaj kontynuujemy misję, w końcu Kieran zaczął śpiewać i chce nas doprowadzić podobno dobrowolnie do O'Driscolla, także zobaczymy, czy mówi prawdę. Chodź, koniku. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. All right, I'll leave. Well, come on then. Dobra, wskakuj tam. Tu jeszcze na koniu mam zapasy różnego rodzaju. I stroje tutaj mam. Własny strój i rewolwerowiec. Mam też kapelusz, więc chętnie go sobie założę. An O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like. God damn. You smell like one too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Dobra, i ruszamy w takim razie. Zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi. Dutch said that you might. I was. Asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey, if I have my bearings, it's over here. Yeah, I know this country. Take this track up through the rocks. How you holding up, John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Arthur. Hey, all right. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. No, rzeczywiście był ranny, jak go ostatnio widzieliśmy. Po tej akcji z wilkami tam jeszcze w tym, powiedzmy, zimowym scenariuszu. Was in a bad way. I hope so, but I fear you don't know how to help anyone, except in yourself. You see, O'Driscoll, if this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts. God damn it. Żeby to nie była jakaś zasadzka, nie? Przecież może faktycznie zmięknął, no trochę już z nami jest i oczywiście go przyszpiliło, no. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls, but maybe I know more about you than you know about them, and I know all about them, so... Tell us then, how are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them, you're out to survive like them, you live rough, you live hard, fighting the law. No, żebyś tu Johna nie wkurzył zaraz. You're out for yourselves. See, this is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Cole's a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. We're going in quiet. Taking them out as we find them. Trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. Settle this like we know how, okay? Huh? Why don't you open your eyes? To O'Driscolle są całkiem niedaleko nas, tak szczerze mówiąc. Tak spojrzymy na mapę. Nasz obóz jest gdzieś tu. Także relatywnie blisko się znajdujemy siebie. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse, and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. Aby przeglądać przechowywane w jukach rzeczy, okej. Dobra, weźmiemy sobie to, co jeszcze mogę potencjalnie uzupełnić. This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Jak załatwiamy to po cichu, to łuk będzie dobry. Faktycznie coś tu jest, także nas nie ściemniał. Cabins in the clearing down there. There'll be a bunch of fellers hiding out there too. Are these fellers armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Cornwall O'Driscoll? Oh, he'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. And over there, someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The feller that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Let's get closer. Dobra, spokojnie, po cichu. No i po zasadce zdupcyłem to. Tylko teraz nie pamiętam, jak się robiło ten taki zwolniony tryb precyzyjny. Kurde, chciałem ich załatwić po cichu, a wyszło nie za ciekawie, no ale już trudno. Dobra, poczekam, aż się wychyli. Załatwiony. Jeszcze ten jeden. Kurde. Koniec amunicji. No dawaj, pokaż się. No, chciałbym ich poprzeszukiwać na pewno. Ale najpierw może ich załatwimy po prostu. Dobra, załatwiony. Musimy ich ograbić. Czy musimy? No nie musimy, ale fajnie by było zebrać łupy. Muszę sobie na następny odcinek przypomnieć całe sterowanie. Żeby nie robić takich wpadek jak teraz, że po prostu zapomniałem jak się używa precyzji. No nie, no dlaczego tak jest? Halo. Opuszczono kryjówkę, no jakie gówno. Tak nie powinno być, no przecież tylko chciałem odejść kawałeczek. No i teraz co, będę musiał całe to powtarzać od nowa. Cała strzelanina będzie nieważna. Czy już będzie po strzelaninie, mam nadzieję, że po. Noże do rzucenia sobie wyekwipuję. No, to sobie zrobiłem, rzeczywiście. No, czemu ty mi się nie chowasz za osłoną? Cześć, coś tu jest kurde nie tak, no. Wcześniej robiłem i fajnie się za osłoną chowałem, a teraz co? Teraz nagle się nie da, czy... Za dużo jest tego sterowania w tej grze, naprawdę. Dobra, dajcie mi klawisze. Ustawienia klawiatury. Teraz tak. Do przodu, bieg, akcja. Wejdź za osłonę Q. Przełącz celownik. Celownik w górę, atak, skup uwagę. Zabójcza precyzja, caps lock, ok. Dobra, weź mi to. I załatwieni. Czyli teraz przynajmniej wiem, że nie mogę opuszczać obszaru tej misji, dopóki jej nie zakończę. No wiecie, no jak człowiek gra pierwszy raz, to takie pepegi się zdarzają, nie? Niestety. Dobra, załatwiony. A tu kolejni. A jakbym chciał wypić coś, co mi daje precyzję. Tego... O, może to. I to ich powinno ładnie tutaj załatwić. Dobra, i dla bezpieczeństwa nie będę wychodził z obozu. Tylko rozejrzę się na razie tutaj. A tam nie idę, bo się boję, że znowu mi misję wywali. Co my tu mamy? Nóż do rzucania, ok. I coś jeszcze tu chyba było. No coś tu jeszcze mogę pozabierać. Kompendium zaktualizowane, Tomahawk, którego zdobyłem. Spoko, przyda się. Oczywiście poograbiam tu wszystko, bo tak jak mówię, te rzeczy się przydadzą. Później szczególnie trochę się wyprzedałem i mogę znowu podnosić przedmioty. Otwarte lekarstwo możemy wziąć. Czyżby to było... Ta, to jest pewne zakazane substancje. Dobra. Tu coś jeszcze leży, widzę na skrzynce, amunicja. Zbieramy i wchodzimy na chatę w takim razie. Rewolwer myślę będzie lepszy. Do wbicia się tam. Ale nam się przyfarciło. You set us up. No, I didn't. You did. Kamil O'Driscoll ain't here. He was here, I swear. I mean, if I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. No to fakt, no uratował nas, więc ja bym mu odpuścił trochę. I won't kill you. I didn't set you up. You're lost. You're lost. I'm letting you run away. Now go on, get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Kamil O'Driscoll's gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right then, but I'm warning you. Oh, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash then? What cash? Yeah, there's usually some cash in the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing just yet. Right you are. No, żeby mi znowu czegoś nie zaliczyło, to... O, coś tu jest, proszę bardzo. Oczywiście zbieramy eliksir żeńszeń. Pieniądze, tu gdzieś były, widziałem. Halo. Gdzie te pieniądze? Na podłodze leżały, ok, $1. Kominek przeszukamy na końcu. O proszę, plik banknotów 14, świetnie. Do kilka plików banknotów, całe 3. Jeszcze sprawdzimy, czy czegoś tu nie ma. No oczywiście, że jest. No i chyba tyle. Jeszcze ewentualnie tą szufladę tu. Olej z węża. I do tego amunicja do strzelby. I mamy też dubeltówkę. Co prawda straciłem karabin powtarzalny, ale dubeltówka też może być ciekawa. Czyli w ten sposób mogę się przełączać. Użyj, aby obejrzeć i wyczyścić dubeltówkę. Dobra, zobaczmy, co mi to da. A rzeczywiście jest jak nowa. I przeszukamy komin. Czyli musimy czyścić broń, dobrze wiedzieć. Wow, $600. No to, moi drodzy, powiem wam, że grubo. Część poszła do gangu, część poszła do nas. I teraz mam coś koło $200 na koncie, także fajnie. A, czyli żeby rdzeń sobie poprawić, to powinienem palić na przykład cygaro. Tylko gdzie ja te cygaro będę miał? Bo miałem te cygara. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale możemy to na przykład użyć. O kurde. I udało nam się upolować kilka wilków, które w sumie mnie napadły, także oskurujmy je sobie. I oddamy mięso w obozie. Co prawda nie było to konieczne do zrobienia, ale wiecie, zawsze spoko. Tylko konia powinienem uspokoić. A to co? Aha, dobra, mam skórę. Zły stan, no to gorzej. Uspokójmy konia. Aha, czyli skóra mi ucieka, dobra. Weźmy tego wilka na konia. Nie wiem, ile takich wilków mogę na konia załadować, czy tylko jednego. Jakbym chciał tą skórę podnieść. No jest niby w złym stanie, ale ja bym chciał ją wziąć i co teraz? Muszę ją załadować na konia. Dobra, to jeszcze dwa tutaj mamy. No sprawdzimy, czy mogę je wszystkie wziąć. No bo to wiadomo, zawsze kasiora, nie? A żarcie możemy oddać tam do naszego obozowego kucharza, nie pamiętam jak on się nazywał. Ale to może nam pomóc trochę. Także mamy kolejną skórę. Do tego jakieś widzę serce wilka jeszcze. Inne dodatkowe bajery. I ciebie również mogę załadnie. Czyli mogę mieć tylko jednego, ok. To jeszcze tylko z tamtego zdobędę skórę i też go tutaj zostawię. Stan rozkładu, aha. Czyli już nic z niego nie zdobędę. Dziwne, strasznie szybko przed stan rozkładu. No ale dobra. Możemy jechać sobie z powrotem do naszego obozu. Mamy tu 3 zadania do wykonania, no i tutaj jeszcze zadania oczywiście. No, panie koniku, proszę mi jechać. Schowamy broń, bo na razie nie jest potrzebna. Tylko mówię, no szkoda, że z tych wilków nie udało się zebrać wszystkiego, ale zawsze wiecie, zawsze jakiś grosik wpadnie. A dzięki temu, że mamy konia, dość szybko się teraz do obozu dostaniemy raczej. Nie powinno być problemu żadnego. A tu widzę, jakaś czacha mi się pojawiła. Tylko o co to chodzi? Czyżbym był poszukiwany? Tylko za co? W sumie nie zrobiłem jeszcze nic na ten moment. Podejdziemy i zobaczymy. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. Well, I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that. Till I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Tracks delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Ansburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. Okej, czyli to jest misja jako łowca nagród. Możemy polować na przestępców. To może, żeby to się nie zepsuło przed dotarciem do obozu, bo to jednak jest kawałek drogi, to sprzedam to tutaj u rzeźnika. No widzicie, jest faktycznie w tej grze, tak jak mówiliście, jest dużo, w cudzysłowie oczywiście, rozpraszaczy. No stój, koniku. Stop. Jest sporo rozpraszaczy, które po prostu zajmują nam czas. Ale to jest spoko. Ja tam lubię, jak jest dużo aktywności. I skórę też mogę sprzedać. No to sprzedamy. No i zawsze trochę kasiery zarobiłem. Niewiele tego, ale zawsze coś. Dobra, i teraz tak, mamy do wyboru. Albo jechać tego gościa łapać, który jest tu, albo wracać do obozu. Droga jest mniej więcej podobna. Więc chyba jednak pokuszę się na tego ziomeczka. Tylko że niestety robi się nam noc i to mi się nie do końca podoba. Ale dobra, jedziemy zbadać ten wąwóz i zobaczymy. Co tam znajdziemy ciekawego? Koń się trochę ześlizgnął, ale to nic. Wow. Jak tam zejść teraz, nie? To wszystko brzmi super. Ale tu chyba mogę zjechać, no właśnie, elegancko. Znajdź przestępcę. Wow. Co tu się stało? Jezu, daj mi szybko HP. A, to mi nie zregeneruje, tylko da taką ala osłonę. No nie mówcie, że ja teraz muszę mojego konia zabić. Użyj otrzeźwiacza dla konia. Co to jest otrzeźwiacz dla konia? No koniu, nie rób mi tego, weź przeżyj. Czy ja mogę coś zrobić, żeby go uratować? No nie, no. Najgorzej, no jakiś taki... Dzieci, nieszczęśliwy wypadek. Tutaj nic nie mogę zrobić, bo... Nie mogę go ani uleczyć, ani nic. Najgorzej na świecie po prostu. Aha, bo ja nie mam lasca mojego. To i tak muszę do konia wrócić. No kurde, ale naprawdę nie wiem, o co się wywaliłem, jak to się mogło stać. Dobra, tu weźmiemy sobie dubeltówkę, tu weźmiemy to. Kurde, aż jestem... Byłbym gotowy wczytać grę, ale w sumie nie mogę chyba, nie? Czy mogę? Pomoc, postępy, ustawienia, tryb fabularny. Wczytaj grę. Gdzie by mnie wczytało? Z godziny 17:55. To by mnie mocno cofło, 10 minut. Dobra, nie wiem co z tym koniem w sumie zrobić teraz, tak szczerze mówiąc. Czy on się jakoś do mnie potem przywróci, czy co? I was told he'd be up here. No, not me, sir. It's because I want to buy some medicine, and I heard good things. I'll pay in gold if you could help me find him. It's just my mother's real sick. Oh. Well, if that's the case, for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know, a medical man. Finest medicine in the state. No i patrzcie, jak ładnie to. Game's over, mister. Put your hands up. Taking you in. Taking me in? What for? Apparently, that stuff you're pushing is killing folk. There's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. This is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Hold on. I'm slipping. Shit. Oh. No dawaj mi go do góry. No naprawdę. Kurde, no przecież go wciągałem. No może uda się go złapać. Może tak musiało być, bo wydaje mi się, że wszystko robiłem poprawnie. Oj, nie wołałbym Artura na pomoc, bo... No to jest jakiś kurwa żart, nie? Z tymi koniami. On dotknie skały i robi taką wywrotkę. Czyli koniami też nie umie jeździć, tak? W GTA nie umiałem jeździć. Jeszcze jest ciemno, niewiele widzę, szczerze mówiąc. No, to go uratowałem, co? Co mi się w ogóle dzieje tutaj teraz? Dobra, może uda mi się go złapać. No dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, mam go. Udało się. Dobra, złapmy go. Zobaczymy, co ma przy sobie. Tylko, że nie mam teraz konia za bardzo, nie? No właśnie, i to jest problem. I pytanie, czy ja mogę tego konia jakkolwiek teraz, wiecie, uzdrowić albo coś, nie? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co ja mam zrobić teraz, jak mój koń jest... No niby jeszcze żyje, ale tak jakby zdechnięty jest. Bo szczerze mówiąc, to nie wiem. Plus jest taki, że pomimo wszystkich trudności udało mi się go złapać. No pepega niezła, no mówię, no. Te prowadzenie jakichkolwiek pojazdów, czy to w formie żywej jak koni, czy w formie martwej jak samochody, to nie jest dobra rzecz dla mnie. Ja po prostu się widocznie nie nadaję ani do jazdy koniem, ani do jazdy samochodem, także... Wybaczcie mi tą PPG i napiszcie mi, jak mogę uratować mojego konia biednego. Dobra, a ja bym chciał sobie troszkę podjeść może. Czy nie mogę teraz za bardzo? Czyli jak go mam, to nie mogę z tego, co widzę. A chciałbym sobie na przykład trochę tej zupki zjeść. I na przykład jeszcze dajmy sobie coś takiego, co mi podbije. O, może to na przykład. To daje trochę skupienia. No i dobra, jesteśmy już na takim w miarę solidnym poziomie. No biorę przestępcę do biura szeryfa, więc taka prośba do was, kochani, ci, którzy grali w Red Dead'a, wiem, że są osoby, które są już po całej rozgrywce i po prostu sobie przypominają, są ludzie, którzy, większość ludzi po prostu, która to ogląda, która się aktywnie udziela, ma jakieś tam do czynienia z tą grą, także napiszcie mi, jak tego mojego konia uratować, czy co teraz się stanie, nie? Z tym konikiem moim nieszczęsnym, biednym, który się tam rozwalił o skałę. Ale naprawdę, ja mam taki talent do jeżdżenia w tych wszystkich grach, to jest niesamowite, nie? Jestem absolutnie najgorszym kierowcą w grach od Rockstara, jaki istnieje, nie? Ale na szczęście jesteśmy już blisko, także oddamy go, zgarniemy kasę i tak ten odcinek zakończymy. No ten będzie długi, bo już widzę, że ma ponad 40 minut. Ale wiem, że wy nie będziecie narzekać, także... Szkoda, że nie możemy go na mięso oddać, nie na przykład. Gdzie jest to biuro szeryfa? Tu jest, także tu go oddamy. Oh my lord. I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calthorpe was just leaving. Sure. Where you want him? I'm selling the back. Oh, there's been some terrible mistake. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. Oh, but I told you. But nothing. Shut up. And good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness. You remember this, partner? I've already forgotten. Now, sure. How much was you offering? $50. Here. Thank you. Madam. Now, please, remember what I told you. No i gościu załatwiony. $50 wpadło do mojej kieszeni. I widzę, że... Okej, czyli nie udało mi się zrobić żadnego taska pobocznego. Twój koń nie żyje, możesz ściągnąć siodło i założyć na innego konia lub kupić nowego w stajni. No to super, to się bardzo nieprzyjemnie zapowiada w takim razie. Czyli będę musiał kupić siodło, znaczy kupić konia i wrócić tam po te siodło. No dobra, no skoro nie żyje, no to już nic nie zrobię. To nie musicie mi pisać w takim razie w komentarzu. Jeśli stracisz siodło, wystarczy wejść do stajni, by je odzyskać. Oj, to jest fajne, czyli nie muszę tam jechać. Kup konia. Dobra, który jest najszybszy? Ten jest taki, ten jest taki... Ten jest teoretycznie najlepszy, mimo że jest najtańszy. Wprowadź imię. Jak go nazwiemy? Nazwiemy go Gdakokunda. Tak się będzie nazywał. Gdakokunda pędzi przez dziki zachód. Dobra, tak się nowy koń będzie nazywał. Miejmy nadzieję, że Gdakokunda przeżyje trochę dłużej niż, niż poprzedni koń. Zestaw przedmiotów dla konia. Co to daje? Aha, czyli w sumie nic takiego ciekawego. Zarządzaj rządy i dodatkowe usługi. Wygląd, wyposażenie. Kup zapasy, nie chcę kupić zapasów. Okej, czyli rozumiem tak, moje przedmioty wszystkie się przeniosły. Co jest fajną rzeczą, nie powiem. No i moi drodzy, niestety straciliśmy konia, także powiedzmy, że dzięki tej misji wyszliśmy mniej więcej na zero. Więc F dla mojego konika. Możecie napisać znicza w komentarzu. Nazywał się Kamil z Dun, także napiszcie Kamil z Dun i znicza w komentarzu. I dobra, kończymy ten materiał, bo już naprawdę trwa za długo, a ja mam jeszcze rzeczy do roboty. Także dzięki moi drodzy za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę, stawcie suba na kanale i widzimy się w tych kolejnych materiałach. Hej ludziska, piona!